14 kilometrów po rzece Białej przewiosłowali mieszkańcy naszego regionu. Zrobili to w szczytnym celu, by wesprzeć chorego Filipka z Białegostoku. Rodzice chłopca zbierają pieniądze na kosztowną operację, by ich syn w przyszłości mógł chodzić. Justyna Szczubełek. Kilkadziesiąt osób wyruszyło w rejs z Doilit rzeką Białą. Trasa kajakarzy wiodła 14 kilometrów. Towarzyszyły im słoneczna pogoda i nietypowy dla wiosłowania miejski krajobraz. Reklamujemy nasze miasto, naszą wspaniałą rzekę Białą, tak? którą możemy wykorzystać z pewnością. Aspekt ekologiczny, promocji miasta. No tak też, no fajna też i zabawa. Akcji do zbierania pieniążków i potrzeb jest naprawdę wiele i trzeba było wymyślić jakieś coś naprawdę wow. No, dlatego też padła idea zorganizowania takiego konkretnego spływu Białką. Płynęli z prądem, ale nie odbyło się bez przeszkód. Dotarciu do mety przyświecał szczytny cel. Walka o zdrowie Filipa, który urodził się z niedorozwojem prawej kości udowej. Jedna noga jest krótsza od drugiej o około 8 cm. Nie wszystko ani rodzina jest w stanie zapewnić, ani państwo. No, trzeba się solidaryzować z każdym nieszczęściem, bo nigdy nie wiadomo, co kogo może spotkać. Jesteśmy dobrymi ludźmi i trzeba pomagać. Warto małym dzieciom pomagać szczególnie. Historia 10-miesięcznego chłopca z krótszą nóżką poruszyła serca wielu. Nietypowy spływ ma przybliżyć finał zbiórki. Brakuje jeszcze prawie 140 tysięcy złotych na jedną z czterech operacji. Niestety biodro jest zniekształcone, więc żeby zacząć wydłużanie, trzeba na początku zrobić biodro, nastawić biodro i kolanko. W zbiórkę włącza się coraz więcej osób i firm. Wspomóc Filipa można też na stronie Fundacji Się Pomaga. Fajne uczucie, naprawdę fajne uczucie. No i jak ta suma przerażała, to teraz już mi się wydaje, że damy radę. Zorganizowany dla Filipka spływ kajakowy rzeką Białą był połączony ze spacerami pod okiem przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zainteresowani mogli poznać historię Doilit. Justyna Szczubałek, Obiektyw.